Nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śląskich. Dowódcą dzisiejszej czystości jest druh Andrzej Poznakowski. Od poświęcenia nowej remizy będziemy również świadkami przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego. Obecnie dowódca czystości. Śląskich została założona w roku 1886. Osobami, które przyczyniły się do powstania jednostki pożarniczej byli Ludwik Kałuża, ówczesny sołtys oraz Paweł Przegędza, właściciel tartaku. Strukturę organizacyjną na wzór OSP jednostka przyjęła prawdopodobnie na początku XX wieku. Pierwszym prezesem został Sylwester Kałuża i to on postarał się o pierwszą pompę pożarniczą dla swojej jednostki. Remizę i magazyn dla sprzętu zbudowano na działce prezesa. Na ścianach remizy wypisano nazwiska chłopów, właścicieli koni z terenu wioski, które zaprzęgano do wozu z pompą w razie pożaru. Historię jednostki z Górek Śląskich spisywał do połowy lat 90. ubiegłego wieku Jan Węglosz,
który przez niemal 50 lat sprawował funkcję prezesa OSP w Górkach Śląskich. Remiza dotrwała do II wojny światowej, kiedy została częściowo zniszczona przez wojska radzieckie. W 1945 roku zdecydowano o rozbiórce starej remizy. Sprzęt przeniesiono do garaży po budynkach celnych. Garaże były siedzibą strażaków do 1967 roku, kiedy na końcu wioski wybudowano nową, murowaną remizę, która służy do dziś. Według źródeł budowa remizy została sfinansowana z pieniędzy, które mieszkańcy Górek zbierali wcześniej na budowę kościoła. Ówczesne władze stawiały jednak zbyt wiele przeszkód, aby świątynia powstała. W 1970 roku oddano do użytku drugi garaż w remizie. Przy remizie powstała również świetlica wiejska, którą później przejęła od gminy osoba prywatna. Po II wojnie światowej jednostka wyremontowała ręczną sikawkę, którą używano do 1949 roku. Jej miejsce zajęła motopompa N200, którą strażacy z Górek przekazali 6 lat później kolegom z Szymocic. W tym czasie Górki zdobyły nowszy model motopompy M800. W 1970 roku, tuż po budowie drugiego garażu, strażacy otrzymali samochód bojowy Lublin. W 1976 roku Górki przekazały swój wóz strażakom z Rudnika, a jego miejsce zajął 2-letni Star 660. Star służył bardzo długo, strażacy dbali o jego utrzymanie i remonty. Po pożarach lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku w samochodzie wymieniono m.in. zbiornik wody oraz silnik. Za remonty odpowiadał druh Sylwester Kałuża oraz kilku innych ochotników. W kwietniu 2002 roku miejsce w garażu OSP zajął sprowadzony z nimi z Magirus. Zakup wozu był możliwy dzięki wsparciu gminy oraz kwestiom strażackim. Starego Stara przekazano Szymocicom. 2 lata później to strażacy z Szymocic otrzymali nowszy wóz. To z ich jednostki przekazano Górkom starszego Jelcza z 1974 roku. W międzyczasie Górki dysponowały mniejszym Żukiem, którego wyrejestrowano w 2006 roku z powodu złego stanu technicznego. W 2011 roku po wyborze nowego prezesa stanowisko to obejmuje druh Waldemar Kurowski, a naczelnikiem zostaje druh Tomasz Stokłosa. Pod koniec 2014 roku druhowie naszej jednostki wyremontowali przywieziony w 2002 roku wóz bojowy marki Magirus. W tym samym roku zostały nam przekazane wiadomości o budowie nowej remizy oraz miejsce usytuowania. Później rozpoczęły się już prace budowlane, które następnego roku zostały ukończone. Jesienią 2017 roku druhowie przeprowadzili się wraz z sprzętem do nowej remizy. W 2018 roku odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawcze w nowej sali. W roku 2019 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kilka lat później rozpoczęły się starania o zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Pod koniec 2022 roku z inicjatywy prezesa zarządu oddziału gminnego drucha Leszka Pietrasz rozpoczęły się uzgodnienia z panią wójt Anną Iskał i radną gminy w sprawie zakupu nowego samochodu bojowego. W 2023 roku trwały starania mające na celu pozyskanie dofinansowania niezbędnego do przeprowadzenia przetargu na zakup nowego samochodu. 29 marca 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna KSRG w Górkach Śląskich odebrała nowy, wykonany przez bielską firmę Szczęśniak, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pod jego zabudowę wykorzystano dwuosiowe podwozie MAN TGM 18320 BBCH. Napędzane jest ono silnikiem wysokoprężnym o mocy 320 koni mechanicznych. Klasyczna zabudowa pożarnicza została całkowicie wykonana z aluminium. Do przewozu sprzętu, armatury oraz węży przewidziano 7 skrytek sprzętowych. W centralnej części nadwozia umieszczono kompozytowe zbiorniki na środki gaśnicze. Na wodę przewidziano zbiornik o pojemności 4000 litrów. Natomiast zbiornik na środki pianotwórcze ma pojemność 400 litrów. Do ich podawania służy autopompa pożarnicza osiągająca wydajność 2846 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 barów lub 429 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 barów. Na umieszczonym w tylnej skrytce z prawej strony z widle szybkiego natarcia nawinięty został wąż o długości 60 metrów, zakończony prądnicą o wydajności 200 litrów na minutę. Oświetlenie terenu akcji w porze nocnej zapewnia marsz oświetleniowy wysunięty pneumatycznie z reflektorami LED.
Na użytkowym dachu w tylnej jego części znajduje się ręcznie sterowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności w przedziale od 800 do 3200 litrów na minutę. Nowy średniak dołączy do wysłużonego niemniej w pełni sprawnego Magirusa Deutsch 170D11, który przez wiele lat służył miejscowym strażakom ochotnikom. Świętego, Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś świat i wszystkiemu nadałeś wewnętrzny ład i porządek. Elementy Twojego stworzenia służą człowiekowi, utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło, topi tu żelazo, czyszcza złoto, ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego tutaj dobra. Prosimy Cię, pobłogosław ten krzyż, znak naszej wiary chrześcijańskiej, który będzie tutaj zawieszony w tej remizie. Pobłogosław tę remizę, którą dzisiaj oddajemy do użytku. Pobłogosław ten samochód tutaj bojowy, który będzie służył tym strażakom w niesieniu, bo szczególnie w niesieniu do ratunku tego życia ludzkiego i zagrożonego tego mienia przez ludzi, którzy będą się tutaj posługiwać tym i budynkiem, tą remizą, tym samochodem tu bojowym, szczególnie ci strażacy, którzy sprawują tę służbę dla wspólnego dobra. Zachowaj nas od szkód, uczy nas wszystkich gotowymi dla szczerej współpracy, dla braterskiej pomocy i służby dla bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Też prośmy o orędownictwo i wsparcie naszego patrona, świętego Floriana. Wszystkie wieki wieków. Spocznij. Pasarz, naczelnik ochotniczej straży pożarnej i kierowca po ojcu samochodu, wystąp! Szerokich asfaltów, bez dziur i nikt inny szybciej niż my na tej drodze, na tej drodze nie jest. W imieniu jednostki, jak już jest stanie, to będę podziękować za czas samochodu. Ja też mam gratulacje członków wyrzutów Pani Wójt, Pani Radnej i również bezpiecznych przejazdów, aby zawsze się go zabezpieczyli ze swoich remis, ze swoich rodzin. Znaczy, również gratuluję. Tyle wyjazdów i przyjazdów z całym samochodem, żeby go nie uczyliśmy. Wszystkiego dobrego. Zastanówmy się.